Powiem tak, chciałbym Państwa przede wszystkim przywitać i podziękować za liczne przybycie. Jesteśmy zaskoczeni, że aż tyle osób interesuje się tą sprawą. Mamy nadzieję, że fakty, które są tu przedstawione, nie będą miały zabarwienia emocjonalnego i nikt z nas nie będzie tu nikogo oskarżał, oczerniał, ani próbował w jakiś sposób, nie wiem, zdyskredytować drugą ze stron, szczególnie, że drugiej ze stron nie ma. I mimo oficjalnej informacji wiedzieliśmy, że nie będzie. Więc chcielibyśmy, żeby Państwo zapoznali się przede wszystkim z faktami, które zostały ustalone, na które są wszystkie dokumenty, papiery, które można potwierdzić i które nie są, że tak powiem, laniem wody. Pozwoliłem sobie zacząć z tego względu, że żona troszeczkę bardziej, tak powiem, emocjonalnie potrzebuje. Ja mam zabarwienie emocjonalne. I trochę się za bardzo denerwuję, a nie chciałbym, żeby to miało jakiś tam podtekst, tak powiem, właśnie tak mówię, na wstępie emocjonalny. Postaramy się to przedstawić całą sytuację od początku, sposób w miarę chronologiczny, to co nam się udało ustalić. Chcielibyśmy, żeby Państwo sobie, nie chcemy tu wpływać na Państwa ocenę, na Państwa, nie chcemy Państwu nic tego sugerować, broń Boże. Naszym głównym założeniem i zamiarem jest to, żeby mieszkańcy, którzy są zainteresowani ściśle sąsiedztwem tego zakładu, mieli pojęcie w ogóle co to jest, gdyż dotychczasowe rozmowy z osobami, które mieszkają dookoła bądź przygodnymi mieszkańcami Wieruszowa osiedli, osoby te są przekonane, że to będzie gdzieś tam. No to tak. Że to będzie gdzieś tam, że tak powiem, daleko i w ogóle, że to nie powstanie. No, to nasze zdziwienie jest tym większe, ale nie o to chodzi. Fakt jest faktem, że w momencie, kiedy te osoby dowiadują się mniej więcej, co to będzie, jakie będą skutki, no nagle zaczyna być większe zainteresowanie tym tematem. Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć Państwu całą tą sprawę ze względów i środowiskowych, czy ekologicznych, ze względów i ekonomicznych. No i chcielibyśmy obalić pewne mity, które krążą wśród naszego społeczeństwa, naszego małego miasteczka, a które nie do końca są prawdziwe. Miejmy nadzieję, że uda się mojej małżonce poprowadzić to spotkanie tak, żeby było to do Państwa miarę krowne. Jeżeli nie, Państwo pozwolą, ja w trakcie spróbuję się wtrącić, ewentualnie pomóc. Ja przede wszystkim chciałam podziękować też Państwu za przybycie, no bo naprawdę jestem zaskoczona Waszym zainteresowaniem. Chciałam podziękować też osobom, które mi pomagały zupełnie anonimowo, zupełnie bezinteresownie, albo po prostu ujawniając się, bo sama bym do tych informacji nie dotarła. Jest pełno ustaw, na których się trzeba opierać, pełno przepisów i dzięki tym osobom dotarłam do takich informacji, do jakich dotarłam. I na samym początku przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że nie jestem przeciwko zakładowi Etiko. To podstawa. Nie zgadzam się tylko na lokalizację w tym miejscu. Mój dom stoi, moja działka budowlana jest w odległości 85 metrów od tego zakładu. No, uważam, że to jest troszeczkę nielogiczne, niesensowne stawianie takiego zakładu w takim miejscu. Pan burmistrz powiedział, że jak będzie chciał zorganizować konferencję prasową, to ją zorganizuje. Kiedy redaktor miał wejść, pan burmistrz powiedział, że nie jest przygotowany na rozmowę, że nie był uprzedzony, że to ja i w jakiej sprawie. W momencie, kiedy drzwi się zamknęły, redaktor został za drzwiami, pan burmistrz podjął ze mną rozmowę i dowiedziałam się pewnych rzeczy, jego zdania po prostu na temat tej budowy. Pan burmistrz przedstawił mi informację, że to jest zakład produkcji kształtek, tak, styropianowych. Ja tym faktem też byłam uspokojona przez długi czas. Przy czym te kształtki styropianowe, kiedy się dowiedziałam od pani z urzędu, to są po prostu bloki styropianowe, powstające pod wpływem spieniania, czyli pod wpływem pary wodnej i z tą parą wszystkie te substancje chemiczne wydostają się do powietrza. Nie ma technologii na tą chwilę, z tego co wiem, która zatrzymuje te substancje chemiczne. One będą emitowane. Ja mam na mapce, tutaj zaraz będę pokazywać te emisje. Przy czym no, będę w międzyczasie też mówić, jakie informacje docierały do mnie od pana burmistrza podczas tej rozmowy. Dlatego, że miał wcześniej zaplanowane jakieś inne ważne spotkanie i że to nie jest w ogóle wyrazem ignorancji. Tak? Przy czym ja się z tym troszeczkę nie zgadzam, z tego względu, że w poprzedni poniedziałek byłam na rozmowie z panem burmistrzem. Mówię, to był piąty raz, kiedy się dostałam. Pan burmistrz próbował się ze mną umówić na czwartek, tylko ja mówię, no po co? Znowu za zamkniętymi drzwiami, ja znów tylko będę wiedziała o tym. Druga sprawa, że
po raz kolejny nie mogłam już przekładać swoich zajęć. Mam swoją rodzinę, mam swoje obowiązki. I we wtorek wystosowałam takie zaproszenie właśnie w kwestii organizacji tego spotkania. Przy czym dostałam telefoniczną informację, właściwie prośbę o to, żebyśmy przełożyli to spotkanie, bo pan burmistrz będzie chciał organizować spotkanie z przedstawicielem Yetiko. I to spotkanie właśnie do tego spotkania dojdzie 3 kwietnia. Tutaj też mamy zaproszenie na to spotkanie. Będzie miało charakter otwarty i wszyscy będą mogli w nim uczestniczyć. Tylko że uważam, że dobrze, że tutaj się spotkaliśmy z tego względu, że będziemy znać fakty, tak? Będziemy wiedzieć, o czym mamy rozmawiać tego 3 kwietnia. Mówię, na tą chwilę to ja też byłam z takiej ilości zatrudnienia, tymi obietnicami, że to będzie produkcja kształtek styropianowych. Podczas rozmowy z panem burmistrzem, pan burmistrz mi próbował powiedzieć, że to będzie tylko produkcja pod wpływem, czyli tworzenie tych formek styropianowych, chyba, bo no tak to wyglądało, że na to, tak pan to burmistrz przedstawiał, że to będzie pod wpływem tylko i wyłącznie ciśnienia. No to jest wyraźnie w raporcie napisane, że nie. I teraz no, to jest to, co dotyczy fabryki, tak? To ona będzie produkowała. Emisje, jakie będą, to będzie hałas. Hałas, tylko że to jest taka troszeczkę kontrowersyjna sprawa, no bo hałas będzie w zasadzie w granicach dopuszczalnych norm, 40 decybeli. Zaraz może pokażę, jak mapka będzie tych emisji. Z urzędu, przy czym to jest tylko półprawdy, dlatego że bardzo silną stroną w tej sprawie, naszym argumentem koronnym jest możliwość wnioskowania o postępowanie dowodowe. Czyli my możemy się domagać tego, żeby na przykład zbadano, czy rzeczywiście informacje w raporcie są zgodne z tym, co my uważamy. A nie dwukrotność? Bo ja słyszałam, że dwukrotność. Trzykrotność? Front działki. Tak, bo ja o tym się. Ja ustawę właśnie o zagospodarowaniu przestrzennym dostałam dopiero urbanistą we Wrocławiu. I on mi to o tym właśnie mówił. Więc front działki to, tak? Nie. Front działki, czy całe, czy budynku? Z przodu działki. Czyli to? Tak. Więc jak pani nawet tak przymierzy, to te domy tutaj też są. Pani w urzędzie powiedziała mi, że obszar oddziaływania jest opracowany na podstawie głównie oddziaływania hałasu. Bo ja nie wiedziałam, ja się nie znam na tym, ja nie jestem fachowcem, dlatego zasięgam opinii, tak? Pan burmistrz powiedział, że na podstawie określonych programów jest obszar oddziaływania określony. Rozporządzenie, nie pamiętam kogo, ministra infrastruktury, który mówi właśnie przy decyzjach o warunkach zabudowy, jak mierzy się stronę działki. Czyli ten obszar zupełnie większy będzie, tak? I ten obszar oddziaływania będzie po prostu większy. Niech pani to sprawdzi. No, no to takie. No ja też o tym słyszałam, także ja tylko nie byłam pewna, jeszcze nie dotarłam do tego tak dogłębnie. No to tutaj mamy taki obszar oddziaływania, tak? Ja może pokażę to, co ustaliła firma. Za chwileczkę państwo zobaczą oddziaływanie z terenu i no jest zasadniczo większe. Ten drugi hałas. Gosiu, jeszcze takie marki tego hałasu, gdzie na przykład nasze domy były za ekranem akustycznym. Nie masz tego tutaj? Są po prostu ekranami dźwiękochłonnymi. Od nich się odbija, ale jest niższy poziom hałasu, tak? Znaczy pewnie, że to wszystko można fajnie wytłumaczyć, że to jest kwestia wpisania odpowiednich danych i dlatego no, może urzędzie nas uspokajają, że to wszystko jest w granicach normy. To jest wszystko w granicach norm ustawowych, tak? Tylko po co sobie... Zresztą pan burmistrz podczas rozmowy, kiedy ja właśnie mówiłam o tym, powiedział, że no przecież i tak mamy od warszawski hałas, tak? I pan burmistrz... My nie jesteśmy na przykład w tej strefie oddziaływania. Gosia jest, a my na przykład nie. No, to było też no, dziwne, gdzie no, odległość naszych domów jest... Nie tak samo dotyka tutaj tego. Dokładnie tak. To jest kwestia, moim zdaniem, wpisania odpowiednich danych.
do komputera, żeby to wszystko fajnie było. Ja mam wrażenie, że ten obszar oddziaływania był stworzony po to, żeby jak najmniejsza liczba ludzi się mogła wypowiedzieć. Czy pani powiedziała prawdę? Właśnie takie rzeczy. To jest no bo tutaj są działki niezagospodarowane. Tutaj też w zasadzie cmentarz żydowski. Ja wejdę w dwa słowa, bo też nie mam za dużo czasu, ale powiem, ponieważ może genezę, podam małą genezę tych spraw, które to państwo na pewno o nich nie znacie. Sytuacja dlatego wyszła, że państwo przez dwa lata się w ogóle tym nie interesowaliście. Nikt się z państwa nie interesował. Każdy mówił, oj, będzie fabryka, będą miejsca pracy, będzie fajnie i tak dalej. I jedyną osobą, która się tą sprawą zajmowała i była moja żona, w której imieniu, ponieważ jest chora na raka, w imieniu której ja występowałem. W tej sprawie osobiście złożyliśmy pismo do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i tak dalej. Wszystko już 2-3 miesiące przed państwem. Sprawa jest prosta. Strefa oddziaływania, to nie ma takiego przepisu, jak my możemy sobie przyjąć strefę oddziaływania. Jeżeli pani mówi o hałasie, proszę pani, a ponieważ ja się znam na tym, proszę pani, jeżeli strefa 40 decybeli czy 50 decybeli, to proszę panią, dlaczego nie jest uwzględnione, to jest tylko strefa oddziaływania zakładu. A proszę panią, a kolej, a ruch na drodze, proszę panią, na autostradzie osiedlowej, która tutaj powstanie, do której do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy prognozy ruchu. Jaki tu ruch będzie na tej drodze? Jakie auta się będą mogły poruszać, czy dwustronny, czy jednostronny i tak dalej. I to jest po prostu wymysł osoby, która robiła raport. Raport podpisała jedna osoba, czyli tak. Specjalistą jest od wszystkiego. Jest specjalista, proszę panią, przepisy, przepisy, które obowiązują, nie wskazują, kto ten raport, dziś osoba bez uprawnień, więc może taki raport to podpisać. To ma jakieś uprawnienia, nie musi. Proszę panią, przepisy, mogę ja go zrobić, może pani raport zrobić, każdy dzisiaj ma prawo zrobić raport. To jest tak zwane przedsięwzięcie, proszę panią. I to, ale już ja pomijam to wszystko, bo proszę panią, to o czym będzie pani tu rozmawiała i państwo na pewno tego słuchali, jest to bardzo fajne i tak dalej. Tylko jedna jest zasadnicza, generalna sprawa. Dlaczego ten obiekt jest realizowany w tym miejscu? No dojdziemy do tego. I to ja jest ten temat, gdzie proszę panią, tu powstanie 140 budynków mieszkalnych i na to został zatwierdzony plan. Proszę panią, nie, żadne warunki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Proszę panią, został zatwierdzony ten plan